Dzień dobry, nazywam się Bożej Gębura i w tym podcaście chciałbym zastanowić się nad tak zwanymi podpowiedziami znikąd, przez które rozumiem wszelkie przeczucia, intuicje czy niespodziewane myśli, które mamy, gdy stoimy przed podjęciem jakiejś decyzji. W tak rozumianych podpowiedziach uderza nas przede wszystkim to, że się ich nie spodziewamy i nie rozumiemy, dlaczego je otrzymujemy. Podcast jest podzielony na trzy części. W części pierwszej przybliżymy kontekst, w którym Platon opisuje Daimoniona towarzyszącego Sokratesowi, zastanowimy się, czy Daimonion pasuje do wizerunku Sokratesa, jaki znamy, i odnotujemy pewne wątpliwości, czy lekcja, jaką za pomocą Daimoniona daje nam Sokrates, jest dla nas w ogóle przydatna. W części drugiej omówimy trzy scenariusze, których bohaterowie otrzymują podpowiedzi podobne do komunikatów Daimoniona. Ale ta okoliczność wcale nie ułatwia im życia i decyzji, które muszą podjąć. W części trzeciej natomiast spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy da się funkcjonować w życiu bez podpowiedzi znikąd i w jaki sposób nauczyć się ich nie oczekiwać. Część pierwsza kontekst. Za pewien odpowiednik podpowiedzi znikąd można uznać postać Daimoniona, wspomnianą w obronie Sokratesa. A więc w dialogu, w którym Platon opisuje proces, w wyniku którego Sokrates został skazany na śmierć przez lud Aten. W jednym z fragmentów obrony czytamy: W rzeczach, które zaszły, było coś niezwykłego. W przeszłości zwykły u mnie głos wieszczący, głos Daimoniona, pojawiał się wielokrotnie i sprzeciwiał nawet w najbłahszych okazjach, jeśli miałem zrobić coś niesłusznego. I teraz znalazłem się w sytuacji, którą na własne oczy oglądacie, którą ktoś zapewne uznałby za skrajnie złą i którą za taką powszechnie się uważa. Ale mnie znak Boga nie sprzeciwił się ani wówczas, gdy rano wychodziłem z domu, ani kiedy przyszedłem tutaj do sądu, ani w żadnym momencie mojej mowy przed jakąkolwiek wypowiedział, choć przy innych okazjach często mnie w czasie mówienia powstrzymywał. W żadnym momencie całego zdarzenia nie wyraził sprzeciwu, czy to wobec moich czynów, czy wobec słów. Jaką przyczyną mógłbym to wyjaśnić? Powiem Wam. Uważam, że to, co mi się przydarzyło, jest czymś dobrym, a ci z nas, którzy śmierć uważają za złą, posługują się z pewnością błędnym wyjaśnieniem. Mam na to wielkie świadectwo. Niepodobna by ten zwykły u mnie znak nie ujawnił sprzeciwu, gdyby moje działanie nie miało przynieść czegoś dobrego. Z tego fragmentu możemy się dowiedzieć przede wszystkim, że Daimonion miał przestrzegać Sokratesa przed wykonaniem jakiegoś określonego działania, np. przed angażowaniem się w sprawy publiczne, nigdy zaś wprost do niczego nie namawiał. Sokrates zachowuje się w taki sposób, jakby Daimonion był dla niego najwyższym autorytetem. Filozof podporządkowuje się decyzjom Daimoniona i rezygnuje z wcześniej zaplanowanych i przemyślanych działań. I właśnie dlatego możemy potraktować Daimoniona jako jedną z największych zagadek związanych z Sokratesem. Skoro właśnie tego filozofa uważamy za wzór racjonalności, to dlaczego miałby on ulegać podpowiedziom znikąd? Przecież Platon stara się w dialogach pokazać, że Sokrates był filozofem, który miał niemalże obsesję na punkcie sprawdzania wszystkiego samemu. W tym sensie, jak się wydaje, bezkrytyczna postawa wobec komunikatów Daimoniona kontrastuje z sytuacjami, w których Sokrates bezlitośnie punktuje swoich rozmówców, gdy próbują przedstawiać swoje poglądy na naturę moralności. Oczywiście tę różnicę można tłumaczyć tym, że Daimonion ma domniemaną boską naturę i jest istotą doskonalszą i lepiej poinformowaną od wszystkich ludzi, z którymi kiedykolwiek dyskutował Sokrates. Jednak postawa Sokratesa nadal może dziwić, gdyż spodziewalibyśmy się raczej, że nawet polecenie ze strony Daimoniona filozof poddałby krytycznej ocenie i być może próbowałby nawet z nim dyskutować. Poznanie sposobu rozumowania takiej istoty jak Daimonion musiałoby być dla Sokratesa wielką pokusą. Sokrates w odniesieniu do Daimoniona zachowuje się jak ktoś, kto jedynie wykonuje rozkazy, a to godzi w naszą wizję Sokratesa której najważniejszym elementem jest jego pełna i niekwestionowana niezależność od społeczeństwa Aten. Nawet jeśli jednak udałoby się jakoś pogodzić racjonalność Sokratesa z jego akceptacją dla władz Daimonio Daimoniona nad życiem filozofa, to i tak trudno stwierdzić, że płynęły z tego jakieś szczególne wnioski dla nas, dla tych, którzy nie mają tego przywileju, jakim miał dysponować filozof, a więc gorącej linii ze sferą nadprzyrodzoną, która szczęśliwie ma nam coś do powiedzenia w najistotniejszych momentach naszego życia. Posiadania swojego Daimoniona nie można się nauczyć, i nie wydaje się też, żeby można to było komuś niejako w spadku przekazać. Możemy więc uznać, że jeśli rzeczywiście Daimonion wchodził w interakcję z Sokratesem, to filozof miał po prostu niebywałe szczęście. I wydaje się, że zrobimy najrozsądniej, jeśli nie będziemy oczekiwać czegoś podobnego dla nas samych. Oczywiście, nie musimy utrzymywać, że za podpowiedziami znikąd stoi jakaś istota obdarzona umysłem i wolą. Możemy jednak zastanowić się, czy owe podpowiedzi, czymkolwiek są i skądkolwiek się biorą, mogą nam pomóc w podejmowaniu trafnych i racjonalnych decyzji. Część druga eksperymenty myślowe. Przyjrzyjmy się teraz trzem możliwym scenariuszom. Pierwszy eksperyment myślowy to eksperyment myślowy z tonącą osobą. Spacerujący wzdłuż morskiego brzegu, dwie osoby dostrzegają tonącego człowieka. Obie ruszają na pomoc, ale jednej z nich coś mówi: Nie pomagaj mu. Ta osoba ignoruje ten komunikat i pomaga uratować tonącego. Po udanej akcji ratunkowej, osoby, które niosły pomoc, rozmawiają o swoich odczuciach związanych z tą stresującą sytuacją. Jedna z nich, Mówi, że nie miała czasu myśleć i po prostu rzuciła się do pomocy. Druga przyznaje się, że pomyślała o zaniechaniu niesienia pomocy, ale ostatecznie zignorowała tę myśl, gdyż wydawała się jej absurdalna i niezgodna z najbardziej podstawowymi intuicjami moralnymi. Osoba, która usłyszała ów głos, podejmuje zamiar zignorowania go, jeśli jeszcze kiedykolwiek ten głos się odezwie. Druga sytuacja to Eksperyment myślowy z nadzwyczajną sytuacją moralną. Turysta przemierzający szlaki w Alpach dostrzega, że z obu stron pewnej góry zaczyna schodzić lawina. Po każdej stronie góry w dolinie znajduje się jedna wioska. Telefon turysty wyczerpuje się i za jego pomocą można wykonać tylko jedno połączenie. Turysta musi wybrać, do której wioski zadzwoni z ostrzeżeniem. Gdy myśli: Ostrzegam wioskę A. Nie odzywa się w nim żaden wewnętrzny głos. Ta sama sytuacja ma miejsce, gdy mężczyzna myśli ostrzegę wioskę B. Turysta rozważa zatem możliwość, w której nie zadzwoni do nikogo, i wtedy jednak wewnętrzny głos milczy. W takim scenariuszu Daimonion jest nieobecny wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny, a więc w obliczu ekstremalnej sytuacji moralnej. Nie można go zatem uznawać za znaczące wsparcie dla kogoś, kto nie wie, jaką decyzję podjąć. I trzeci scenariusz, eksperyment myślowy z radą nadzorczą. Podczas spotkania rady nadzorczej pewnej firmy pada wniosek o wyrzucenie z pracy pani X. Jeden z członków rady, pan Y, sądzi, że racje przedstawione jako powody do jej wyrzucenia nie są wystarczające, ale z drugiej strony dostrzega on również, że mogłyby Skłonić kogoś innego do przekonania, że pani X nie powinna dłużej pracować w firmie. Pan Y postanawia wstrzymać się od głosu. Gdy dochodzi do głosowania, w jego głowie pojawia się myśl, nie rób tego. Czy z tego polecenia jednoznacznie wynika, co ma zrobić pan Y? Wydaje się, że nie. Głosując za lub przeciw zwolnieniu, pan Y wykonuje polecenie dajmoniona. Nadal nie wiemy jednak, czego konkretnie chciał dajmonion. Co oznacza, że przynajmniej w niektórych sytuacjach jego podpowiedzi są niewiele warte, gdyż nie wiadomo, jak je zinterpretować. Trudno zatem obronić ich racjonalność. Wszystkie te trzy scenariusze, moim zdaniem, sugerują, że w moralności poleganie na podpowiedziach znikąd nie jest najlepszym pomysłem. Po pierwsze, owe podpowiedzi mogą naruszać nasze podstawowe intuicje moralne. Na przykład tę, która mówi, że należy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. W takim ujęciu podpowiedzi dajmoniona należy uznać za wręcz szkodliwe, gdyż mogłyby kogoś nakłonić do popełnienia zła moralnego, na przykład nieudzielenia pomocy tonącemu. Jeśli jednak jesteśmy gotowi je odrzucić, gdy się z nimi nie zgadzamy, to chyba oznacza to, że nie potrzebujemy żadnych podpowiedzi, gdyż mniej więcej rozumiemy, co jest dobre, a co złe. To znaczy, jeżeli yy, osoba, która zastanawia się, czy nieść pomoc w tym pierwszym przykładzie, w tym pierwszym scenariuszu, wie, że podpowiedź, która sugeruje nierobienie niczego, jest niepoprawna, jest niewłaściwa, no to znaczy, że ta osoba wie, co zrobić i nie potrzebuje żadnego dodatkowego wsparcia. Więc w tym sensie Daimonion się okazuje niejako zbędny. Po drugie, w sytuacji nadzwyczajnej, e, podpowiedzi Daimoniona mogą w ogóle się nie pojawić. Jednak, jeśli kiedykolwiek potrzebujemy podpowiedzi Daimoniona, to z pewnością można by tu wskazać właśnie na ekstremalne scenariusze, które się urzeczywistniają, a my nie jesteśmy na nie przygotowani. I takim scenariuszem jest z pewnością sytuacja, w której my widzimy, że z góry zaczyna schodzić lawina. Otóż nie potrzebujemy podpowiedzi co do zwykłych, codziennych sytuacji. Na ogół w nich funkcjonujemy i na ogół radzimy sobie z wyborami, jakie, jakie musimy podjąć w codziennym życiu. Natomiast chcemy wiedzieć, co robić w sytuacjach, z którymi nigdy do tej pory się nie zetknęliśmy. I jeśli Daimonion nie może nam dać takich podpowiedzi, to tym gorzej dla niego. To jest to kolejna racja na rzecz tezy, że na podpowiedziach Daimoniona moralności nie można oprzeć. Albo przynajmniej nie można żyć moralnie w oczekiwaniu, że te podpowiedzi uzyskamy. Po trzecie, niejednoznaczna interpretacja podpowiedzi znikąd zdaje się wykluczać ich racjonalność. Trudno przecież zgodzić się na to, że moralność mogłaby być bardzo wyrafinowaną zgadywanką. Gdy ktoś, kto chce nam pomóc, Widzi, że możemy popełnić wielki błąd, podejmując jakąś nieprzemyślaną decyzję, na ogół przedstawi swoją radę czy podpowiedź w sposób jasny i precyzyjny. Daimonion natomiast dość pochopnie liczy na domyślność adresatów swoich podpowiedzi. I tak jest w tym trzecim eksperymencie myślowym z radą nadzorczą. To znaczy, jeżeli ktoś chce wstrzymać się od głosu i podpowiedź, jaką uzyskuje, brzmi: nie rób tego, no to ta osoba nadal nie wie. Co ma zrobić. Więc tak naprawdę y, taka podpowiedź niczego nie załatwia. Oczywiście, wydaje się, że takich eksperymentów myślowych z Damonionem w roli głównej można stworzyć bardzo wiele. Natomiast te trzy, które tutaj omówiliśmy, no one właśnie starają się y, pokazać, że. Pomysł, iż moralność można oprzeć właśnie na takich podpowiedziach znikąd, no jest problematyczny. Jest problematyczny, dlatego że gdy się zastanowimy w szczegółowy sposób nad tymi możliwymi scenariuszami, to widzimy, że Daimon jest w nich de facto zbędny, bo jego pomoc tak naprawdę nie jest żadną pomocą. Część trzecia decyzje bez podpowiedzi. Być może wnioski, które do tej pory uzyskaliśmy, mogą wydać się niektórym rozczarowujące. Byłoby tak dlatego, że musimy przyznać, iż idea kół ratunkowych rzucanych nam w momencie, gdy bezładnie dryfujemy po oceanie moralnych decyzji, jest co najmniej kusząca. Niestety starałem się pokazać, że można wątpić w to, czy da się ją zrealizować. Jest to fatalna wiadomość, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nikt z nas nie jest nieomylny i wszyscy w jakimś momencie naszego życia podejmujemy błędne decyzje moralne. Pomoc ze strony daimoniona przydałaby nam się tak bardzo, że mając świadomość, iż nie możemy na nią zbytnio liczyć, możemy uznać, że najlepiej wstrzymywać się przed jakimikolwiek decyzjami w obawie przed popełnieniem błędu. Oczywiście taka postawa prowadzi donikąd. Nie podejmowanie decyzji to też jakaś decyzja, a poza tym życie zmusza nas do podejmowania działań, i w tym sensie, cokolwiek o tym myślimy, nasze życie nigdy nie stoi w miejscu. Chciałbym jednak zasugerować, że porzucenie nadziei na podpowiedzi Daimoniona może mieć w sobie coś wyzwalającego. Oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że podejmując decyzję popełnimy jakieś błędy, ale ostatecznie będą to nasze błędy. Trudno przecież zaprzeczyć, że jeśli już mielibyśmy wybierać, to wolelibyśmy tłumaczyć się za swoje błędy, a nie cudze. Zresztą zdanie sobie sprawy z tego, że podjęliśmy złą decyzję moralną, można uznać za oznakę naszego rozwoju moralnego a więc tego, że po prostu cały czas się uczymy, jak lepiej postępować. Musimy po prostu przyjąć do wiadomości, że w moralności nie ma dróg na skróty. Nie wystarczy przyswoić sobie jakiś kodeks moralny, żeby dobrze postępować. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, na czym polega podejmowanie decyzji moralnych i branie odpowiedzialności za ich skutki. Wydaje się, że taką konkluzję, nawołującą po prostu do rozumnego życia moralnego, Sokrates mógłby uznać za swoją. Na koniec warto podkreślić jedno. Jeśli kiedykolwiek zdarzy się, że przed wykonaniem jakiegoś działania pojawi się nam w głowie jakaś wątpliwość co do trafności naszych decyzji, to warto się zastanowić, jaki status ma owa wątpliwość i skąd się wzięła. Jeśli stoi za nią argument, którego wcześniej nie wzięliśmy pod uwagę, to warto ją przynajmniej rozważyć. Jeśli nie, to chyba lepiej nie skakać z wątpliwością w ciemność. Upadek może być naprawdę bolesny.